Kamera poszła blisko jak coś, więc się nagrywa, już się kameruje. Siema, siema, jestem Ryan Chip, to jest kolejny odcinek z naszej serii Podwórko. Kolejny z nami oczywiście jest Krzysztof. Siemano. I widzowie na czacie, którzy są z nami tutaj dostępni na Twitchu, więc witam serdecznie was wszystkich z Ramazanych. I słuchajcie, witam was w kolejnym 97 już odcinku. 97 odcinek oznacza to, że za 3 odcinki, czyli na setnym odcinku, przypomnę, będzie dla was ten save wydawany. Ja dzisiaj posiedziałem troszeczkę tutaj przed odcinkiem, żeby go dopieścić i za chwilkę zobaczycie, co na tym save się znajduje. A jest tutaj kilka fajnych, naprawdę ciekawych rzeczy. Dobra, to co Krzychu? Trzeba chyba pokazać. Ogólnie kupiliśmy też dwie nowe maszynki. Więc na początek zaczniemy może od ogródka. A jak? Ogródek się dość najbardziej rzuca w oczy. Skoro taki ładny dom, tu mówią, ogarniam też trochę ogródek, nie? Kupiliśmy sobie takie drzewa, tutaj posadziliśmy, więc elegancko. Tu widzicie, jakieś kwiaty też mamy, kamyczki, nowe drzewka takie tutaj w środku, perfekcyjne, ogółem całe te. Żyłopłodzik jeszcze tutaj powstał, plus jakieś tam kolejne 5 takich drzewek, takich fajnych krzewów. A co do reszty przejdziemy za chwilkę, bo tam troszkę trzeba przejść na drugą stronę. Ponadto z Krzysztofem zajęliśmy się teraz handlem gazem, więc możemy normalnie u nas kupić gaz. Proszę bardzo, mamy takie tutaj dostępne butle. Ogólnie to jest spoko, bo przynosi dochód na poziomie 600 zł miesięcznie, więc 1200 na miesiąc, tak? Czyli 600 dziennie w sumie, nie? Nasze spoko, no, jakieś tam tak. Rachunki się opłaci, nie? No i proszę bardzo, co tu mamy? Boże, akurat koty jedzą! Nie mogę! Akurat 3 koty jedzą. Słuchajcie, postanowiliśmy trochę dokupić kotków. W sensie miski żeśmy wzięli, bo kotów się narobiło dużo. Tu jakby się dwa małe biegają. Mamy teraz jeszcze rudego i czarnego. No i co? Ta kotka za miesiąc będzie już się kocić znowu. A to są też jakieś same kotki, więc piszcie nazwy kotków, bo to jest naprawdę hit, co się dzieje, nie? Sorki, że przy niej wam jeszcze nie podamy, ale no dużo się po prostu tam też w komentarzach działo i nie bardzo miałem czasu spojrzeć. Dlatego piszcie, a wszystko i tak będzie tutaj ogarnięte, nie? Ale fajnie, że te kotki jedzą. No i tu proszę bardzo, jest buda dla psa oddzielona od tego. Krzychu to sobie już usiadł na ławeczce pod parasolką. No i mamy tutaj ciekawostkę, bo mamy tutaj plantację. Mamy plantację, właściwie taki ogródek. Tu jakieś tam skrzyneczki jeszcze były poszykowane. Tu właśnie można usiąść pod parasolką, więc mamy z Krzyśkiem takie trochę fajne miejsce. Pod drzewkiem, tu fajnie, spoko. Co tu hodujemy? Właściwie to Krzyśka pomysł chyba. Mój czy twój był pomysł? Nasz. No, także był to nasz pomysł, żeby zrobić tutaj ogródek taki. Bo ty mówisz tak, kurczę, pusty miejsce się marnuje. Idealnie to akurat wychodzi, że się dwa grzędy takie zmieściły. No i mamy tu oczywiście pomidorki oraz sałatę, więc będziemy sobie stąd jeszcze wyciągnąć dodatkowe warzywka. Także fajnie, kosztowa nas około 10 tysięcy z tymi sadzonkami, z tą ziemią, żeby to przekopać i ponawadzić, plus woda. Także super sprawa. Kotów już widzicie, chodzi całe podwórko, a będzie ich jeszcze więcej, bo planujemy mieć około 300 kotów, ale spokojnie oddamy wam widzom, nie? Także to się nie martwcie. Nowe nabytki mamy też, ale odnośnie nowych nabytków za chwilkę. Najpierw chcemy się rozliczyć ze starym nabytkiem. Słuchajcie, mamy dla was tutaj romansa takiego, bo będziemy sprzedawać kombajn klasa naszego. Ja sobie chyba zamknę okno, bo trochę tutaj wieje mi po nogę. No aż ja czujesz, tak wieje ci. Mówisz, czujesz? Ale wieje. No, więc tak, będziemy sobie kupować nowy kombajn, przy okazji stary chcemy sprzedać. Jest, mamy aktualnie wrzesień. 2 września, czyli końcówka września, więc idealny moment, żeby sprzedać kombajn, bo już jesteśmy poza sezonem. Także słuchajcie, klas Dominator 105, doinwestowany z headerem oczywiście. Ile ma? 5 metrów? Może gdzieś tyle będzie miał, nie? No i wózek do niego. Cena wywoławcza, no myślcie, z 30 tysięcy? Nie no, z 25. Ogólnie to jest taki dół, który chcemy za ten kombajn wziąć. Piszcie swoje ceny oczywiście, może być tyle samo, może być więcej albo mniej. Jak mniej, to musicie dobrze z nami targować. A jak to będzie wyglądało? Oczywiście tak jak zwykle. Piszecie jakąś ciekawą historię w komentarzu, którą chcecie nam opowiedzieć. No nie wiem, jestem Zenon. Nazwisko nie Martyniuk, ale jakiś inny. No i po prostu chcę kupić ten kombajn, ponieważ jakoś jem swoją starą Wistulą albo jakąś tam inną maszynką. I teraz chcę kupić ten kombajn, ponieważ coś tam mam, gospodarstwo takie i takie. Wymyślcie, nie róbcie tego, co teraz wam powiedziałem, tylko po prostu wymyślcie coś swojego. Im bardziej oryginalny komentarz, tym lepiej, bo nie będę patrzył na cenę, tylko taką, żeby ona była, wiadomo, ta wyjściowa, ta 25 minimalnie, ale będę patrzył na historyjkę, taką jak ostatnio ten pisał OG Oli kupuje
kupując naszą 60-tkę, nie? Więc im ciekawsza, tym lepsza historyjka. Tylko pod tym odcinkiem będziemy patrzeć te komentarze i już kolejnym w październiku albo no gdzieś tam przed zimą wam sprzedamy, nie? Więc piszcie śmiało te komentarze, a my jeszcze tutaj polecimy dalej, bo jak widzicie też tutaj troszkę się nam wyjeździła ta droga. Tu trochę też było, tam mamy, jak widzicie, bo tutaj od tych krówek. Tutaj się trochę wyjeździło. O, proszę bardzo. No i jeszcze mamy w tym miejscu tutaj. O, krówki sobie elegancko jedzą. Mamy też tutaj już wysypany żwir pod oborę. Także wszystko jest na elegancko zrobione, nie? Dobra, jajka, jajeczka, co z jajkami? Z jajkami się to też pozmieniało, bo z jajkami mamy już aż tyle. A jajka w październiku sprzedajemy tak, że będzie na pewno z tego nasz odcineczek. I co jeszcze? Pokaż nabytek, jaki dzisiaj będziesz robił, bo to w sumie ważne jest, nie? Ja? Tu tutaj patrz. Tutaj, przed naszą starą szklarną jeszcze stoi. A jak? Tak. Znaczy nasza stara szklarnia, po prostu tutaj już tamte była, jakby tamte grudki są nowe, a to jest dalej nasza nowiesienka szklarnia. Ale tak, to są właśnie wały zakupione przez nas, za nasze osobiste pieniądze. Oczywiście w kredycie, odnośnie samego kredytu. Jezu, ile tego mamy tutaj? Pamiętasz może? O kurde, 215 tysięcy mamy. Spokojnie spłacimy to, zaufajcie mi. A jeszcze musimy kupić mleczarnię, nie? Jezu, nie damy rady chyba z mleczarnią się w tym roku ogarnąć. No ale trudno. Więc mamy wały po prostu, są potrzebne. Dużo teraz wałujemy, więc mamy wały 6-metrowe. One są tutaj po 2 metry każdy wał ma, także... no super sprawa po prostu, nie? Na takie rzeczy. Więc Krzychu, ja ci nie zajmuję czasu. Ty już jedź, ogarnia swoje roboty, bo tam chyba masz 48 do roboty. Mhm. Chyba tak. No, a ja zaraz do ciebie jadę, bo ja będę do ciebie pryskał, a pryskał będę również nowym nabytkiem. I już wam za chwilkę go pokażę, czyli to jest właśnie tutaj nowy opryskiwacz Uniarex. Właściwie to jest, no, pilmet, nie? Wiadomo, o co chodzi. I dzisiaj będziemy chwastobójczym środkiem pryskać, więc troszkę prawie środowiskowa nam pójdzie w dół, ale nie marcie się, bo na pewno bardzo mocno zyskamy. Duży, konkretny ciągnik, znaczy ciągnik, opryskiwacz. Dlaczego taki duży? No bo na no, ta slęza, czy tam jak to się nazywało, sleza, trochę nie domagała. No i jeśli sobie tutaj po prostu wymienili na coś takiego. Koszt takiego opryskiwacza 30 tysięcy złotych, trochę dużo. Zdaję sobie z tego sprawę, ale niestety musieliśmy wymienić, bo pól coraz więcej, a tamtym się już nie da robić właściwie. Więc co jak co, ale dziś podziałem sobie takim i on zostanie z nami opryskiwać na bardzo, bardzo długo. Metrów ile ma? On ma chyba z 15 metrów, z tego co pamiętam. Komornik Vita? Nie, co ty? Co ty? Dużo jest inwestycji takich fajnych, które nam się zwrócą, nie? Już niebawem. Zalejemy sobie to jeszcze tylko... To się otwiera, nie? A, podnoszę sobie tym. Czekajcie. O kurde, go raz. Dobra, wlało się. No także to wlewamy, chyba cały środek nam pójdzie. No dokładnie, poszło wszystko. Mam nadzieję, że nam też wystarczy, to nie? Dobra, sobie już wjadę. I słuchajcie, pojedziemy sobie pod Krzyśka. Tylko pojedziemy sobie tędy, bo tam będziemy chyba... Albo wiecie co, może pojedziemy sobie drogą? Tak, pojedziemy sobie drogą. Jedziemy pryskać ogólnie rzepak dzisiaj. Wiecie co, ja może sobie jeszcze troszeczkę zrobię taki myczek. Ja sobie ustawię trochę fowa dalej, wiecie? Bo na Air Tracku fajnie się gra jednak tak, nie? Ja lubię taki fow mocny, ale to jednak zrobię sobie w ten sposób. Krzychu, proszę patrzeć, co o ciebie słychać. Jeszcze, bo tak gadam cały czas, a też masz udział w tych odcinkach, jakby nie było. Znaczy, no, w sumie to jest bardziej taka... Jesteś trochę pomocnikiem, też nie oczekuję ciebie, żebyś tutaj mówił, bo żeby też nie było, ludzie, to nie jest tak, że Krzychu też jakby ze mną tutaj ma gadać. Ja raczej tego go nie oczekuję, od niego tego nie oczekuję, że będzie gadał. O, dziękuję, pan już puścił. Ale po prostu, żeby to się tak się odzywał, nie? Więc opowiadać co u ciebie. A, sorry, bo klikałem mnie ten guzik. No, tak. Walkie-talkie gdzieś wypadło. No, szwankuję. A, dobra. Bo jeszcze kliknąłem X, żebym się złożył. No więc co? Że nowy nabytek, na którym sobie zakupił, można by powiedzieć. No. W sensie chodzi mi o nowy monitor, nie? A, właśnie, no, opowiadaj, powiadaj. No. Ty już teraz na dwa lecisz? No, teraz na dwa, wiesz, jakoś zajebiście teraz streamuje. Nie, no, oczywiście, no, że wiem. Chłopie. Klasa teraz jest. Teraz jest, no, zajebiście. Nie, to gratulacje. I co, wziąłeś tam ten jednak, ten 165 Hz IPS, tak? Tego? No, oczywiście, chłopie. Nie, no. 165 Hz, no oddaję, pest, ci powiem. Mam nadzieję szczerą, że ci będzie dobrze służył, bo ten monitor, no przynajmniej tak, nie? Co by nie było, jednak jak się streamuje, to no to potrzebna rzecz, nie? A ja bardzo chcę powiedzieć, ile ten opryskiwacz ma metrów, nie? Bo to też jest, myślę, ważne. O, klasik jest na promocji.
Mam jeszcze w planach, żeby sobie kupić stojaka, nie? Żeby te dwa monitory na jednym tym stojaku stały. No, znaczy się. To jest spoko pomysł, też właśnie o tym myślałem, tylko musiałbym... Bo teraz no tak mało miejsca na biurko, że to jest szok. No wiadomo, nie? Tylko właśnie u ciebie tamten monitor drugi ma tą opcję, Ma wesę na sto i ten też ma wesę na sto. Aha. Więc jest idealny. Ale chodzi mi o to, czy on ten, czy jakby jest tak, że... jak to powiedzieć? Ale tu leci szybko, 20 na godzinę dużo, trochę za dużo z opryskiwaczem, nie? No leci możliwe. Trochę... Dam tak sobie, nie wiem, z 12 będę leciał. Czy twój monitor ma uchwyt pod cały ten chwytak, nie? Sprawdzałeś to? W sensie, no mam przecież, ma możliwość do montowania na wesę, nie? Na stolek ten. Aha, okej. Okay. Ma możliwość, no ma. Właśnie to jest spoko, bo na przykład moje monitory dwa, które mam, nie mają tego, nie? No, tylko mały, podstawkę na dole i to troszkę słabo jest właśnie pod tym względem, bo muszę wymienić dwa monitory, żeby móc używać stojaka, nie? Raczej nie ma sensu używać stojaka dla jednego monitoru, nie? No wiadomo, nie? Więc ja mam na przykład tak teraz tak, że jak się patrzy na ten główny, a ten boczny w prawy, to ja mam, wiesz, wyżej go teraz. Aha, no. Nie wiem, czy mnie trochę szyja nie będzie boleć od tego. A czy to wiesz, myślę, jak będziesz miał stojak, to wszystko się ładnie zniweluje, nie? No to warto, to wiadomo, że na ładnym poziomie będzie, nie? No. Więc co tak, to już trochę co inszego będzie. Kurde, ej, tych faz trochę tu będzie. My rzepak mamy tylko w tym miejscu porobić, nie? Bo ja myślę też nawet już opryskamy sobie zapobiegawczo na reszcie pól, nie? No można, nie? Raczej mi się wydaje, że tak będzie spoko, bo... O, ale powiem ci, zestaw konkretny jest, nie? Po prostu cudowny. Paweł Pan, nie garbię się, ale dziękuję, witam serdecznie. A pompeczki kupiliście? A te pompki zrobimy ten, po odcinku, bo ja na odcinku nie robię pompek, nie? Ja na odcinku staram się zrobić trzecie, to jest na odcinku, bo to za bardzo będzie wybijać... ludzi tutaj, którzy oglądają odcinki. Przy okazji, słuchajcie, ja wam też nie mówiłem to na początku, bo jest już w sumie 11, 12 minut odcinka po mnie dochodzi. Ale jakbyście mogli, zostawcie łapkę w górę, bo naprawdę fajnie ten kanał się nam rozwija, wszystko chodzi do przodu, więc będzie mi naprawdę niezmiernie miło, jeżeli tę łapeczkę zostawicie, bo ja zwykle staram się to tak nie prosić, ale czasami po prostu jak widzę, że ten YouTube patrzy na te łapki i wy te łapki stawiacie, to jest naprawdę coś super, nie? O wiele lepiej idzie odcinek, który ma 1000 łapek, a wiele gorzej ten, który ma ich, nie wiem, 300, nie? I tak zwykle ta seria przebija tam gdzieś ten próg 500 łapek, także dziękuję wam serdecznie za to, ale jednak czasami warto, żebyście też może właśnie przebijali cały czas te progi, nie? Bo mam taki cel, żeby do końca roku wbić te 50 tysięcy subów i to byłoby naprawdę super. Oczywiście, jeżeli będzie więcej, to cudownie, ale marzy mi się po prostu, nie wiem jak to się, ale mi się tak fest marzy ten przycisk, po prostu ten zasrany, srebrny przycisk YouTube'a, nie? Zasrany. Po prostu byłoby super. Mam na niego już miejsce tutaj z tyłu gotowe, no fajnie by było, wiesz, takie coś, nie? Po tylu latach nagrywek jednak te chociaż 100 koła subów dobić, to naprawdę byłoby takie dla mnie już spełnię po prostu marzeń, a jestem dopiero prawie w połowie, nie? Znaczy, oczywiście to jest tak, że no w farmingu teraz ciężko się te subskrypcje jednak mimo wszystko zbiera, ale może kto jakoś tam jeszcze uda, nie? To fajnie porobić, nie? Więc jeżeli, jak nie tylko chcecie, to wspomóżcie kanalik mój, ten biedny kanał, poprzez taką łapkę, bo ta łapka bardzo dużo pomaga, nie? Okej. Okay. A my już sobie to jedziemy, ja sobie co chwilę tak odpalam. Te opryski. A ogólnie tutaj to pole, tylko co widzicie teraz jest w chwastach, zarcie on zostanie w chwastach, bo dopiero na wiosnę będziemy siać na niej kukurydzę. Przed nami jeszcze jest ogólnie trochę akcji, bo mam jeszcze słonecznik do koszenia, a jak słonecznik to wiadomo, że musimy też już mieć nowy kombajn, więc też kolejny wydatek w postaci nowego kombajnu, bo już nie będziemy, słuchajcie, kupować przestawkę do tego, do słonecznika na... Stary kombajn bez sensu, bo i tak musimy teraz go sprzedawać. A jak kupimy od razu nowego, to będzie lepiej. Myślałem też nowe wyposażenie do tego kombajnu, ale mówię, kurczę, słonecznika trochę jest. Od razu byśmy sobie kupili nowy kombajn, to byśmy nie czekali do żniw, tylko wiecie, na zimę byśmy go mieli przetestowany, już by był. I jakby tam jeszcze, wiecie, jakieś takie... Lepiej chyba ogarnąć sobie kombajn, wydaje mi się, przed żniwami. W sensie właśnie w takiej przerwie zimowej. I jak się to przetestuje, to wiecie, jednak to nie będzie szkoda tego, że coś się w nim zepsuło, bo naprawimy sobie i na żniwo pojedziemy już kombajnem, który jest ogarnięty na fulla, nie? Kombajn tak raczej powinien być już w miarę dobry, bo chcemy kupić coś lepszego, ale jednak warto właśnie zwrócić na to uwagę, że najlepiej kupować kombajn na zimę właśnie, nie? I my tak właśnie chcemy zrobić, chcemy kupić kombajn na zimę i sprzedać wam kombajn na zimę też, nie? Także myślę, że to będzie wszystko spoko, nie? Dobra, ja tu już sobie ogarniam to. Nie wiem, czy jak to oglądacie, to już to dla was odcinek nowy,
bo chyba, ale chyba jeszcze nie, ale będzie ogólnie nowa serijka na kanale, w sensie powrót jakby starej serii, tylko jakby sezon drugi, nie? No i trochę się pozmieniało na pewno, nie? Także to zobaczycie już niebawem. Okej, ja już się tu, Krzysiek, złożyłem. Mhm, czy ja już jedno pole skończyłem, nie? Jakby co? A, ty 48, tak? Tak, to 66 będę robił, nie? A tam nie jest rzepak? No, tu jest rzepak, a. Dobra, to jak tak, to jedź na tam, gdzie był wcześniej rzepak. Tam na 29,61, nie? Okej, spoko. No, a to kurwa zaraz ci minę też pewnie. Chyba, że się może zamienimy, co? Ja sobie troszkę ten... No, chcesz, albo to robić, ten... co? Skończę to pole i potem ogarniemy sobie to, nie? Że się zamienimy. Spoko, spoko. Tylko właśnie potem, co ty byś w sumie mógł robić, bo jak ja skończę zaraz to pole, to jestem już poza... Już mam wszystko w sumie ogarnięte, nie? A nie, to ja to... mogę tę wodę wwozić do tej do nowej szklanki, bo wiem, to wodę możesz przygarnąć i nawet, wiesz co, można też opryskać zapobiegawczo chwasty, nie? Od chwastów na inne pole, nie? Mhm. Także też tak można zrobić. Bo jak będziesz pryskał nawet na tej takiej ziemi zwykłej, to już chwast tam nie wyrośnie, nie? No, no, no. A z tego co jest tak lepiej wtedy, jak się opryska zapobiegawczo, bo jeżeli chwast ci wyskoczy, jak tutaj wyskoczy na rzepaku, to on już z automatu ma ileś tam procent mniej, co nie? No. Wiesz, że nawet jak to opryskamy, to już ten chwast wyrósł i ten plon jest trochę mniejszy, nie? Więc najlepiej jakby, znaczy tak słyszałem, nie wiem czy to prawda, dajcie mi znać w komentarzu oczywiście, ale wydaje mi się, że to w sumie prawda, że tak może być. No i jak się tego chwastu zapobiegnie, to mamy 100% plonu wtedy, nie? Dlatego spoko. Ty jeszcze mam się na kosy do roboty przecież, drugie, bo tu widzisz, ta trawa elegancko już urosła. A tarcza mi jest gdzieś tak bliska poza... O kurde! Poza odcinkami, nie? Ty się na kosy. Ty, bo dalej w sumie czekam, aż nam ten poprawi. O, ten teraz sobie pojedziemy. Aż nam biały poprawi Maseja, bo no. W nim jeszcze wałek z przodu nie działa, niestety. A po dobrze, bo jak jednak jeszcze się nie wziął do roboty. No, jeszcze się nie wziął do roboty. Nie mają. Co? Terminów serwis jeszcze nie ma. A, bez kitu. No ten serwis, coś dużo terminów nie ma, nie? Już z miesiąc no. Będą, jak czekamy. No, także spoko. No i co, miody cały czas tam się robią, jednej i drugiej, z jednej i drugiej pasieki, więc spoko, cały czas coś tam się działa, nie? No i ten sejnik fajnie się rozwija, już niedługo coraz lepsze pola, patrz jak ten teraz prześwit jest, nie? Tak przy fajnie te pola ogarniał. Mhm. Ty teraz rozumiem, wozisz wodę, tak? Czy co? Czy pojechać? Nie, jadę na 29 ten wałury. A, dobra. To jak coś już skończyłem, to tam w sumie możesz mi zostawić ciągnik na początku. Okej, ja tam zaraz sobie powołuję. I nie, możesz w sumie wziąć Masaja do wody, nie? Bo na razie to no ja tu jeszcze ten sobie stanę, bo jeszcze potem będziemy miniaturkę na koniec odcinka, żeby coś poza odcinkiem robić, nie? Spoko. Także tylko sobie tutaj... O, tak sobie cofnę, żeby ci przeszkadzać co, żebyś mógł się z wodą manewrować. Dobra, myślę, że już chyba starczy miejsca. Gasimy, wysiadamy. I co, przejdziemy się na pole teraz, zobaczymy jak nowe wały właśnie działają. I ogólnie szykuję tam, też tam się tutaj rozbiórka tej wiaty. Wiem, że ona jest fajna, ale jest strasznie poręczna, ponieważ tutaj, no wiata jest duża. Więc co na niej możemy postawić? To takie duże maszyny. A duże maszyny tutaj za bardzo nie wejdą, no bo kurczę jest po prostu... No jest tutaj mało miejsca, nie? Żeby manewrować. Dlatego też właśnie będziemy robić coś innego, coś fajnego. Krzychu się za samochodem rozgląda, więc domyślicie się chyba, co tam może być obudowane. Ale też pójdziemy troszkę w takie ten, w takie właśnie klimaty, żeby coś tam też postawić, coś tam będzie generować jakiś dochód, nie? Myślałem o jakimś wiatraczkiem, może malutkim, albo jakimś panelu słonecznym. No coś takiego będziemy działać, nie? No. Także to zobaczycie niebawem. Ale no, Krzychu ma wybrany konkret samochodzik, nie? Ty, może jakiś odcinek zrobimy z tego, że będziemy go oglądać, co? O, można. Czemu by nie? Tylko czekaj, mamy jakiś samochód inny? Kurde, nie mamy w sumie samochodu. Trzeba gdzieś tam coś znaleźć na pewno. Trzeba coś porobić i pojeździć, nie? No. A, w sensie... Ja, żeby mogę brać, to i tak muszę tam koło do ciebie jeździć, do tego jeziorka mojego, nie? No, tak. Kiedy odcinek, w którym dam save'a? A, czekaj, to nie zaponoszę chyba, jak na razie z tego co widzę. No, odcinek, w którym dam save'a, to jeszcze sporo tego czasu, wiesz, bo... No, będzie ten następny odcinek, to jest 97, więc jeszcze 3 odcinki, nie? A kiedy je nagramy i tak dalej, to jeszcze nie wiem, bo jakoś tam się tak specjalnie nie śpieszę, nie? Z tymi odcinkami po prostu robimy tam swoje i tyle, nie? Jak wyjdzie, to wyjdzie, nie? Jadzie Krzysiułem Masajem, o, ale go piłuje, matko bosko. Nie, tam piłuje, od razu.
Ja to chyba będę jeździł dookoła, wiesz, wydaje mi się. No tak, nie? Bo słowa nie, raczej nie ma co tej, wiesz, opuszczać, nie? Siemeczko, organista, witam serdecznie. Cześć, cześć. Nie bądź fajka, zostaw laja. A to chyba tak mówisz, nie? Nie, nie bądź fajka, zostaw lajka. Ja mam tak, no, na streamie tak mam. No. Dobra, ja sobie tutaj jeszcze zrobię kółeczko. Bo to troszkę ten się nie odjechało. O, o, o. Mhm. Teraz i cofny. Co tam trąbisz mnie? Panie. No bo ktoś ten wjazd mi zostawił. No już. Miałem jak wyjechać. No. To ci poczekaj, panie. Jeśli pan tak śpieszy. Do roboty. To jest ta niepolecha, którą do wałowania teraz, nie? Nie, chyba tak. Chyba tak. Kurde, jak jeszcze pomyślisz, że mam wziąć kredyt na kombajn. Wydaje mi się, że teraz skarbnisko nie wyjdziemy z tych kredytów trochę. My się inaczej. Fajnie by było, jakbyśmy wyszli, ale kombajn musimy kupić i musimy się do przodu rozwijać. No bo do tyłu raczej nie da rady. No i niestety, ale kombajn no, będzie wymagany u nas, nie? Teraz. No tak. Moglibyśmy sobie też trochę poczekać w sumie z tym kombajnem, ale no nie no, lecimy na ostro, bo się wszystkie takie remonty skończyły, wiecie, już jakby nie ma za bardzo na odcinku tym pokazywać. Nie ma żadnych working progressów tutaj na bieżąco. Więc zajmiemy się teraz trochę tak jakby teraz wymianą sprzętu lekutko i potem znowu lecimy w pola, nie? Także to wiecie. O, akurat te kamyczki uciekają pod spód. Więc fajnie. Skąd mam te 16-14? O, już tłumaczyliśmy, że jest King modu. King Mods się nazywa. A na tym tak blinda, nie? Gdzie to jest? MTZ wydany na King's mod. O. Czy King Mods, tam się pomyliłem, ale no tak. No, więc spoczko. I fajnie się tutaj wałuje, 6-metrowe wały. Myślę, takie są dosyć spoko, bo miałem też opcję 8 wziąć, ale trochę byłyby za duże, wydaje mi się. Więc MTZ-cik spokojnie sobie fajnie targa i jest jakby git, nie? Ty, a można tu GPS-a też odpalić? W sumie można, ale GPS-a na wały. A no to i tak dookoła będziesz jeździł, więc wiesz tam. No, w sumie racja. Właśnie zwało mi tak jest. Myślałem, czy ten zaganik może nie wycięć, ale w sumie dzięki temu zaganikowi trochę pole jest ciekawsze. Więc chyba zostawię je. No, chyba zostawimy. No i co? Ogólnie nam się wydaje, że raczej nie skończymy z naszym celem, znaczy z naszym założeniem jakby na ten sezon, bo mieliśmy jeszcze zakupić mleczarnię, żeby robić serki. Mieliśmy też kupić kombajn oraz zakupić nową łąkę. Z tego co wiem, uda nam się tylko kupić kombajn i też w kredyt. Ale czekaj, czekaj, przecież w październiku będą jajka szły, a tych palet mamy dużo. To myślę, jak palety no, trochę pójdą, jest, nie? Pójdą palety, pójdzie jeszcze przecież kiszonka, bo mamy trochę nadmiar. Pójdziemy ją sprzedać. To myślę, że nawet coś tam trochę się te kaski przytuli, nie? Nawet. No. No. Na kredyt właśnie będzie do spłacenia. No właśnie, nie? Bo i tak na kombajn trzeba nie wziąć 150 tysięcy, myślę nawet, nie? Chcemy kupić teraz też ludzka takiego nowszego. Lekutko większe, ale nie jakoś tam specjalnie. Ja tylko zobaczę, czy da się sprzedać kiszonkę tutaj. Na biogazowni i na bioelektrociłowni jest. O, na elektrociłowni nawet jest lepsza cena, a to dopiero w grudniu. Bo będzie po ile? Po 570, jest teraz po 500. No to nawet już nie jest źle. Już jest dobra cena na kiszonkę. No. Także spoczko. Więc coś co mamy. Mamy jeszcze papryki do sprzedania, mamy też miód do sprzedania. No, no. I jeszcze też oczywiście naszych plonów zbożowych, nie? Plus jeszcze słonecznik, no, 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 który będzie leciał. Ty, a właśnie, jak mamy słonecznik, to my musimy chyba przed słonecznikiem wywieźć rzepak, wiesz? A, bo nie będzie miejsca w silosach. No, bo mamy tam dwa silosy, jeden jest na pszenicę, drugi jest na rzepak. Więc trzeba będzie wywieźć, no rzepak pewnie, bo jest go mniej, nie? No, no niestety tak. No. Więc, a po ile właśnie będzie, czekaj, jak będziemy kosić ten zaraz muszę bliska sprawdzić coś. Sorry, tak patrzę tutaj, non stop, ale jak słonecznik będziemy sprzedawać, to on idzie w lutym. W lutym ma najlepszą cenę ten słonecznik, a zbiera się go w październiku, okej, okay, czyli w październiku się będzie zbierało to. Czyli właściwie w kamciku już musimy mieć kombajn nowy. No. O panie. Ale z tym i tak mało robotem zostało, tylko aby to z Wopole zawołować i możemy sobie nagrywać kolejny odcinek od razu, nie? Także polecimy na hit od razu następny. Mhm. No, no to git. A, no jeszcze trzeba będzie opryskać od chwastów w tym, nie? No, no, no. No, bo jak będzie październik tam już wykiełkują chwasty i będzie trochę lipa, nie? Więc w sumie jak już skończyłeś, to wiesz tam, opryskiwać zacznij już wszystkie pola obsiane te, które robiłeś, wałowałeś, nie? Zacznij już pryskać w sumie od chwastu.
Tam niestety się tekstura nie będzie zmieniała, bo to nie ma żadnego naważenia nic, ale tak na oko żeś wiedział, chociaż nie? Bo tam gdzie nie opryskasz, to potem wyjdzie chwas, nie? No. Więc tak w miarę spoko. O, ma tam 18 metrów z tego, co patrzyłem. Opryskiwacz. Spoko. Także to jest sporo. Siema Barć, witam serdecznie. Właśnie gram odcinek na YouTubka. Nie no, ale elegancko to leci. Dam nawet czas trochę lekko na 2 przyspieszę, żeby sobie trochę też ten czas leciał. Okej. Okay. Zresztą w sumie czas tak naprawdę dla mnie nie jest jakoś specjalnie ważny, nie? W tych rzeczach. Ty, a może jakiś nocny odcinek byśmy zrobili niedługo? Tylko można, nie? Z czego taki nocny odcinek zrobić? Chyba jedyne co to można było właśnie z opryskiwania czegoś, ale to jak już to na wiosnę. No, a raczej tak. Pytanie, czy będziemy jeszcze w tym sezonie robić jakiś zimowy odcinek, czy nie będziemy robić? Zimowy? No. Nie wiem, zobaczymy. Sprzedaży samych, nie? Jak będzie może jakieś odśnieżanie albo co? No tak, na początku tej serii to robią, ale teraz nie wiem, czy jest sens to robić, nie? No. O, Barciu, pozdrawiam serdecznie. Oczywiście, że tak. No. Chyba się skończył ten płyn hafastobójczy, wiesz? W tym... Tak? A to, to zaraz się to kupię. Poczekaj. Mhm. Tylko będziesz miał koło bory tam chyba to, nie? Postawione. Okej, zobaczymy. Ja mam 1000, muszę wziąć troszkę... Muszę niestety wziąć 5. O Jezu, ale to boli, nie? Jak się bierze to. Ale widzimy z tego bliska na spokojnie. 2400, kupię ci... No, 2 ci kupię w sumie. Nie, dobra, jeden ci kupię na razie, jeden starczy pewnie. Spoko. No, bo tam pozlewałem z tych, co były, nie? Reszta. Także spoko. Cześć, Rosobiak. Gdzie on się mógł pojawić? A nie, dobra, widzę. No, koło bory jest. Ja tu już sobie zrobię zawijkę. Czekaj, tu jest pszenica, nie? Chyba. Czy jęczmień? Ogólnie będziemy mieli dosyć dużo teraz takich rzeczy zbożowych, nie? Jak nigdy. Bardzo mocno się pośli w zboże, a mało w rzepagi. Ale to myślę, to jest chyba takiej... No potem będziemy kupować pola, to będzie też więcej tych rzepaków, nie? Bo chcemy już mieć jakieś fajne też te kawałki. A tak widzę, no trochę tego pola też jest. Więc to wszystko ogarnąć naraz. Jednak ciężko by było. No. Ale i tak. Czekaj, bo teraz jak będziemy jakieś pole kupować, to chyba miało być łąka do powiększenia. I też jakieś kolejne pole chciałem połączyć. Aha, chciałem kupić teraz coś innego, żeby zrobić fajną łąkę też. Kolejną. Bo kupimy teraz sobie łąkę nową i zrobimy coś fajnego też z łąką. To myślę, że nawet na tym odcinku. O! Jeszcze przed tym odcinkiem postaramy się zrobić fajną łąkę. Ogólnie. Oho. Bo chcę wam wydać save'a takiego fajniutkiego już, a nie takiego pierwszego, lepszego save'a na kolonii. Więc mamy też pomysł na fajne, bardzo fajną łąkę, nie? Jaką chcę zrobić, także... Zobaczcie, nie? Już jeszcze na niej pogracie, nie? No. W sumie tak, bo już chciałem na odcinku właśnie, znaczy na tej serii, żeby takie rzeczy były. A, jak coś ten serii, który wam wydamy, to szykujcie się na to, że będzie on bez modów, nie? Raczej będzie tak, że... po prostu będą jakieś tam rzeczy wymagane do tego i co będziecie mogli pobrać, to powieszacie po prostu na modhubie, a co nie będziecie mogli pobrać, to po prostu no klikacie po, tam zagraj mimo to chyba, jakoś tak się ta opcja nazywa, nie? Bo wszystkiego niestety wam nie będziemy mogli dać, nie? A też jakby wybierać jakie mody są potrzebne, to też tak trochę no w sensie wszystkie tak mody będą wydane jak budynki, nie? Czy nie? Tak, oczywiście, no, bo dużo mam poprzerabiany, nie, ale tak, no. Tylko chodzi mi właśnie o to, że jak ludzie będą wchodzić na następnego save'a i nie mają tych modów, które my mamy, to im się pokaże informacja, że brakuje ci tych wymaganych modów, tego, znaczy brakuje wymaganych modów, tego i tego, nie, powiedzmy. No i wtedy oni pobiorą to, co mogą z modhuba, a to, co nie będą mogli, to po prostu muszą wejść na save'a i tyle, nie? No tak. Bo też to właśnie też będą te budynki, nie sam save tylko, nie? Więc jak pobierzecie sobie te budyneczki dodatkowo, no to będziecie mieli też dodatkowo już postawione je, nie? Także warto tam gdzieś tam od hubie też te rzeczy pobierać, nie? Ale jakaś typa raczej się zrobiła. Ogólnie tak trochę osany mało osób siedzi. Nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że jest lato, czy ja już zacząłem zanudzać. Ale no siedzi mało. Tak po połowie to i to. No. Może być, że jedno i drugie się bardzo dobrze łączy ze sobą, nie? Okej, okay. A jak to w ogóle wygląda sprawa z tym? A, on jest naprawiony tak... Niedobrze jest naprawiony. No to git. Pomyślałem, że jak wolno jeździć, nie? Ale jest... Już jest spoko. Może trochę ze środka pojeździmy.
O, tak o, nie? Będzie git. Nie wiem, chcecie fajnie. Na razie ogólnie z ciągnikami chyba nic nie ma planujemy robić, nie? Chyba wszystko zostaje. Chyba nie. Ty, ale samochód kupisz za swoje, nie? Mam nadzieję. No tak. O Jezu, całe szczęście. Ja sobie pomyślę, że miał to sfinansować, to żebym... No, chyba coś oszczędzam, nie? Wypłaty. No racja, racja. No. Okej, okay, a my tu sobie jeszcze zawinę. Ty, no na odcinku tego pola nie skończę, bo no w sumie duże są, no to ma ponad hektar. A jednak z takimi maszynkami troszkę to się ciężej robi. Ja już tak patrzę, to pole nie jest jakieś tam specjalnie duże, nie? Ja ciągle mam tylko sentymentu, nic poza tym. O, Mariusz, wej. To i to, napisał tamten jeszcze. Sentymentu. Jaki to masz dla mnie sentyment, Mariusz? Kurczę, ale no nie no, fajnie ludzko się gra, nie? No. Tak właśnie teraz szykuję się do drugiego sezonu naszej nowej serii, znaczy naszej no, serii drugiego sezonu po prostu. I tak tam muszę zrobić nowe gospo. I tak rozkminiam, czy się... Boję się o to, że po prostu mi to gospo nie wyjdzie, że tamto, które było, byłoby było lepsze, nie? I tak się właśnie obawiam o to gospo, nie? Tak teraz rozkminiam, jakby je fajnie zrobić. Ale to się niedługo zobaczycie też odcinki z tego, bo jak wiecie, na moim kanale mamy tylko jedną serię, nie? Tak? Jest to seria po prostu z kolonii tutaj, z podwórka kolonisty i nic poza tym właściwie, no bo dlatego, że się bardzo wkręciłem w robienie szpakowa, a że teraz szpakowa robię sobie troszkę tak hobbystycznie, już zwolniłem z tempem, bo i tak wiem, że się do pierwszego terminu nie wyrobimy z Ankusem, więc dałem sobie trochę na luz z tym szpakowem i teraz mówię, poświęcę trochę się bardziej YouTube'owi, bo też muszę nagrać dużo odcinków na zapas, myślę, że tak będę potrzebował nawet około 40 odcinków na zapas nagrać, nie? Także dosyć dużo, a też odcinków nagrywanych na zapas z kolonii 40 odcinków ciężko byłoby zrobić raczej, żeby też ciągle było coś ciekawego, bo też to wymaga czasu. Dlatego postanowiłem, że po prostu będę też dla was nagrywać nowe serie, więc powróci jedna stara seria, powróci druga stara seria, no i też oczywiście Work in Progress, nie? Czy Work in Progress taka seria? Właśnie miałem mówić, że jednak nie, bo wiesz, bo to są takie odcinki raz na miesiąc, raz na 3 tygodnie, coś takiego, nie? Teraz odcinka nie było już chyba z miesiąc, no gdzieś tak by było. I raczej też prędko odcinka nie będzie, bo myślę, że na niego trzeba poczekać jeszcze, no muszę teraz modelować oborę. Na szpakowo, na tą drugą gospę. I muszę też zrobić tam wszystko wokół gospy poogarnąć, więc to tak naprawdę, no bardzo, bardzo dużo rzeczy tam jest do roboty, mi się z tydzień jeszcze mi no, to zejdzie, tydzień może dwa, nie? A dopiero Work in Progress, przypomnę, będzie, jak będzie zrobione to drugie gospo, nie? To jest taki kamień milowy, który chcę osiągnąć, żeby wam odcinek ten nagrać, nie? Ej, może dzisiaj, kurde, skończę to pole w sumie na odcinku. Tak widzę, że jest dosyć tego dużo. Mhm. Chyba, że może zrobię jakieś cięcie na przykład i tam sobie to dokończę. Ty, ja wiesz, że jak się dziwnie jeździ, jak się opryskuje takie pole puste jakby ten, jak nic nie ma? No, nawet nie śladów nie zostaje. A czy, kurczę, no w sumie tak trochę realnie nawet, nie? W realu też tak nigdy ci nic nie pokazuje. Jakby to, że ma ścieżki, tam by ludzie nie wiedzieli, gdzie pojechali, nie? No. Znaczy no, w realu też jest tak, że jak nie ma ścieżek, no to po prostu przejedziesz i mniej więcej oczami widzisz, nie? Że mniej więcej tyle lanca mogłoby siewać, nie? Mhm. No, więc, znaczy wypryskiwać, a nie wysiewać. Tu chyba się coś nie dosiało, widzę. Ach, na tych GPS czasami coś tam też nie trybi. Ale i tak lepiej tak niż ręcznie, nie? Bo wiecie, ręcznie jest tak, że się człowiek zagada, gdzieś tam przejedzie i potem jest problem. A tu mamy też jakby pewność tego, że przejechaliśmy wszystko po kolei. Aż mi się kamera włączyła z zachwytu. Zaraz sobie tutaj odpalę, pozwólcie mi sekundkę. O! Dobra, no i jestem. Mm-hmm. Z powrotem. O, Golkotniczko jeszcze, pozdrawiam też, super. Ty, no skończę to pole na odcinku. Fajnie, myślałem, że no się zajebiście. Nie wyrobię, ale się wyrobię. Ty, bo to jest coś takie fajne aparatki, na które się czaiłem. I ona nim rośnie słonecznik. Ja nie wiem, czy by nie pójść może do jakiegoś banku i poprosić o to, to o czym myślisz. Zresztą nie wiem, ja liczę, że za jajka zarobimy jakieś 40 tysięcy, nie? Tak, całkiem serio. Za jajka 40 to jest bardzo realna cena i za tą cenę jakbyśmy kupili sobie właśnie nowe pole, na którym byśmy sobie działali z tym słonecznikiem, to byłoby super, nie? Bo słonecznik będzie ostro tryhardowany, nie?
Ty zresztą odbrany kredyt, to się leczy? Wiesz co, Grim, może i tak, może jestem, ale po prostu ja mam takie coś, że widzę taką okazję, nie? Gdzie wiem, że za rok raczej to się nie powtórzy, bo wiesz, teraz lecimy w słoneczniki. Ja, dobra, już wam powiem, chcę kupić to pole 22 i chcę zrobić z niego fajną łąkę, taką powiększoną z 21, co nie? No i widzę, że to jest słonecznik, który za chwilkę będziemy kościć, więc to pole teoretycznie za chwilkę się zwróci, tylko wystarczy tam dać wapna i nawóz, znaczy wapna już nie damy, ale damy nawóz i to pole nam się zwróci właściwie, nie? Za chwilę, bo i tak potem będzie tu trawa, która będzie średnia, nie? Więc ja traktuję coś na zasadzie takiego, że jak wiem, że za chwilę to się ma zwróci, to już ten kredyt wezmę, bo i tak wiem, że, no mówię, za chwilę będziemy na plusie, nie? Mhm. Dlatego tak, do tego podchodzę po prostu, do tych brania kredytów, ale zobaczcie na przykład, jak wygląda save kolonii, gdzie mamy 190 godzin, a save na osadzie, czy na Zdziechowie, gdzie mieliśmy tam 200 godzin, nie? Czyli różnica powiedzmy była rzędu 20-30 godzin. I na przykład zobaczcie, że tu mamy jeszcze malutkie maszynki i mamy dopiero 10 hektarów pola niecałe. Czaisz, Krzysiek? Ja to sobie nie liczyłem. Mamy 9,87 hektarów pola, nie? Więc to jest prawie, że nic, można by powiedzieć. A na Zdziechowie miałem 30 hektarów, nie? No. Więc 3 razy tyle, a jest różnica godzin bardzo mała, nie? No. Więc, no. I z czego tam też był już chyba tam był rok 9, mamy rok 5, nie? Więc, no. Ale prawda jest taka, że coraz im więcej się na tych save'ach gra, tym szybciej się... O, Krzysiek elegancko jedzie tutaj zestawem. Miniem się jakoś? Jakoś... Drogo cię wrzucę jeszcze. Ale jedzie. To znaczy, że zostało. No, więc im szybciej się po prostu ten save rozwija, znaczy im więcej mam pola, tym szybciej save się rozwija, nie? Dlatego właśnie chcę teraz iść trochę w obszarnictwo jeszcze bardziej, nie? Sigma, no dokładnie. Sigma. Dlatego spoko. No i co, teraz w ogóle bardzo ładnie ten nasz tutaj domek wygląda. W sensie na pewno ten ogródek. A chcemy zadbać jeszcze bardziej o tą wizualkę i coś tutaj właśnie w tym miejscu zrobić, nie? A tak to już niedługo na odcinkach, nie? Myślę, że jeszcze przed zimą postaram się to jakoś wam fajnie ogarnąć. Dobra, ja też sobie zatrzymuję się. Okej, aż mi luz go wybił jakoś strasznie. I słuchajcie, żegnamy się bliska. Ja się żegnam się z wami, widzowie na Twitchu się żegnają z wami. Wszyscy się z wami żegnają w ogóle. Ten tu koguty odpalił, trzeba zgasić to. Dajcie znać się o naszych tutaj nowych plantacjach, nowych nabytkach, no i jak ten save w ogóle wam się podoba. Także jest Krzysiek, ja zaraz sobie mu tutaj ładną foteczkę gdzieś tutaj. Gdzie tam sobie podglądasz? A, tam jest. No, Krzysiek się pryska, także o, taka zrobimy sobie. Także dzięki za uwagę, fajny kadr będzie. Do końca odcinku z Podróg Okulisty, trzymajcie się najcześć, pozdro, pa pa. Siemano.